Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto i Ratropolis. I muszę wam przyznać, tęskniłem się za grą. Bo szczerze powiedziawszy, nawet nie pamiętam, gdzie ostatnio do niej zaglądałem, ani nic. No ale cóż. Po prostu studia, sesja i inne takie rzeczy. Wszystko trochę mi namieszało w życiu i no. Ale spokojnie, już jesteśmy ponownie. I jeśli wszystko pójdzie tak, jak myślę, że pójdzie. Dobra, w sumie co ja gadam, nagram to w dzień, w którym mam zamiar to wrzucić, więc na pewno wszystko już pomału wraca do normy. Tak więc no, rozpoczynamy wielki powrót do innych gier niż Gotuk. I muszę przyznać, to powiem tak w tajemnicy, ten Gotuk się tak pociągnął, że no cóż, 20 parę odcinków jest gotowych w momencie, w którym siadam do tego. I wszystkie co ciekawe były robione, powiedzmy w okresie początkowym. No dobra, nieważne, nie wiem co chciałem powiedzieć, mniejsza z tym. Po prostu zaczynamy, gramy, dzisiaj pora na nawigatora. I jako, że długo nie grałem, to myślałem o tym, żeby sobie trochę zmniejszyć może trudność, ale nie. Dajemy piątkę i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Ale cóż, może być ciekawie, patrząc na to, że ponad 2 tygodnie miałem przerwy. I to minimum 2 tygodnie, tak mówię ponad, bo wiecie, 2 tygodnie jest takie minimum, ale wydaje mi się, że było nawet dłużej. I nie patrzcie na ten odcinka, bo do tamtego odcinka przygotowałem się dużo wcześniej, dobra. Ser. A drugiego sera nie powinienem ruszać, okej, okay, rabunek. A co tu jeszcze mamy? Zboże. Okej. Okay. Co? Aha. To się zaraz podejrzeć, ile dostajemy dodatkowe złoto z przeciwników chyba. Okej, okay, jeszcze tak. A nie, teraz nie ruszamy. O, jakie piękne rozdanie. Tak. Tak i jesteśmy już chronieni dobrze. Jak na złość? Postawiłem na tej ściance, co nie? Po raz kolejny przyjdzie na złej stronie. Ratropolis po prostu mnie nie lubi. Dobra. A w sumie czemu nie? Użyję, tak. No i nas ciągają wrogowie. Zobaczymy, jak to wyjdzie ostatecznie. Na całe szczęście strażnicy już są, więc zaraz pewnie rzucą w nich dzidami i będzie spokój. Nie mówcie, że lubię za mur. Serio? Pierwsza fala już mam pogryziony mur. Oj, nie jest dobrze. Pudło. Nawet jeśli sobie jakieś lepsze karty wybaczyć, no ale pudło, no. Pudło to pudło. Moja ulubiona karta na tym przywódcy. Naprawdę, nie wytłumaczyłem czemu, ale ja po prostu uwielbiam pudło. I dobra, coś mam tutaj fajne. Co tu się stało się? Patrzcie, ten drugi poziom losowej karty wojownika? Biorę! Morski. Okej, okay, powiem wam szczerze, nie wiem co to jest, ale czemu ta karta jest na drugim poziomie? Wow. Dobra, zresztą nieważne co i jak. Okej. Okay. Szczerze wezmę jeszcze gilotynę, żeby ewentualnie później usuwać rozgłos, czyli te negatywne koszty na wszystkich moich kartach. Tak, gilotyna tutaj. Morski. Ciebie to powinien być wilk morski. Dobra. 15 ataku na 10 sekund, jak się go stawia. Sam sobie jest 6 na 48. Dobra, dostawię, bo czemu by nie w sumie. Ale okej. Okay. Jakieś zmiany zaszły, o których nawet nie wiedziałem. I w ten sposób mam wojownika poziom drugiego już na drugiej fali. Co prawda jego bonusy do ataku się skończyły i pewnie bez niego byłoby dużo lepiej czy coś. No. Przynajmniej go mamy teraz, tak, jakaś fajna karta. Odrzuć 7 kart, już 40 rozgłosu. Nie, mamy gilotynę. Na razie nie będę się tym bawił. Farma nie, wieża strażnicza albo domek. No wieża fajna rzecz, ale no potrzebuję domku. Dobra, jeszcze jego tutaj dostawiam. Super. Domek. Jak tam mamy z tym? O, jeszcze długo. Ale całe szczęście rabunek nie jest aż taki szybko zwiększający swoje koszty, żeby to był problem. Dobra, dołożymy do ciebie ładunek. I tak. O, i pudło. Póki masz jeszcze ładunki, to będę cię wykorzystywał, ile się tylko da. Oj. Naprawdę nie wiem wam, co mam mówić tak szczerze.
Ale stęskniłem się za takimi spokojniejszymi, przyjemniejszymi grami. Momentami, kiedy siadam, ogrywam sobie po prostu dla samego siebie i tyle. Coś innego niż gotuk. I... Okej, okay. Losowa karta wojska, osoba, budynek, doradca. Oczywiście, że doradca. I co? Co? A, okej, okay. Warto wiedzieć. I tak, błogosławieństwo. Szczerze wezmę, może nawet na niego bym zrobił z niego darmówkę. Chociaż nie, on ma ładunki. Ale dobra. Po prostu u. No nie ma niczego lepszego, co mogę. 30? Ej, a to nie było 20? Okej. Nie, dobra, powiem szczerze, jeśli taka jest sytuacja, to go stanie. I może nawet z czasem będę w stanie ich zastąpić nim. Teraz w sumie tak patrząc, to zdecydowanie. Dobra, pudło oczywiście, tak, strażnicy i nie trafili. Mhm, super. Nie, nie ma co go stawiać. Mhm. O, nie ma przynajmniej friendly fire. I dobra, sytuacja, poziom przywódcy połowy złota, kosztowne, ale niech będzie. Usuwanie karty jeszcze trochę za wcześnie, domek albo złoto. Oczywiście, że domek. Idziemy na drugą stronę. I tak, przetasowanie. Fajne, fajne, na pewno warto ich mieć, jeśli ma się sporo kart na rozgłos, ale tak poza tym, to nie wiem, czy są oni aż tacy potężni. Dobra, tak, tak. I w sumie jedna strona już jest gotowa całkowicie, to zacznijmy budować drugą stronę. Wiecie, już ich tutaj zostawię ewentualnie, czy coś, będzie i tak dobrze. Ej, patrzaj, to dopiero teraz zauważyłem, że tak naprawdę on tutaj strzela, ale tam jakiś inny szczur w niego w beczce stoi i mu podaje te pociski. I teraz zauważam, że jesteśmy na wybrzeżu, a nie beczki. Tak, miałem długą przerwę, ale i tak pamiętam o największym źle tego świata. Dobra. Okej, dobrze, fajnie. Karta, złoto. Błogosławieństwo. Fajne, ale nie, sklepik z serem nie, Lombard nie. Dobra. Pora jeszcze bardziej stanić sobie karty. No i teraz już zdecydowanie jestem w stanie mi zastąpić wszystko, co bym chciał. I no, jest dobrze, ale skończyły mi się mieszczury. Co już tak dobrze wcale nie zwiastuje. Misjonarz. Misjonarz jest potężny. Straciłem wielu, więc nie będzie dużo, tak? Tak. I ten misjonarz zdecydowanie będzie mógł mi tam nieźle pomóc. Teraz są, tu mamy legendarne karty. Komandor. Mhm. Ta. Dobra karta. Ulepszanie. Okay. Ale nie. I ekspansja terytorium. W sumie muszę to już w końcu zacząć robić, ale komandor może być... Nie wiem, wezmę komandora szczerze. Nie jest to może najlepsza decyzja, jestem tylko świadom, ale... Sam w sumie komandor nie jest niczym takim szczególnie dobrym. Jednak jego efekt... Oj, jego efekt już pozwala naprawdę nieźle go używać i na krytyczne sytuacje. Dobra, pudło. I w sumie... Nic więcej nie zrobię na obecny moment. Stale przetasowanie po prostu. O, nie, nie opłaca się jeszcze tego ruszać. Powiem wam szczerze, że teraz przydałoby się jeszcze komandora bardzo stanić. Bo on już jest odpowiednią cenę, wiecie.
Teraz komandor, jeśli byłby taki piękny, taniutki, byłoby fajnie. Pistoleciarz. Handgunner. No. Kuszące. Bardzo nawet kuszące. I cóż, sytuacja jest nieciekawa, więc... Tak, tak, żeby wyrównać trochę strony. Oczywiście, że rabunek. I co my tu mamy? O! 50% taniej? Wiecie co, no kuszące, ale... Nie, pistolciarzy nie biorę. Mam jednych i musi mi to wystarczyć. Wezmę misjonarza, bo oni są piękni, wspaniali. Jak mało murki trzeba zaczynać budować. Pomijając to, że też, no... Mieszczurów trzeba będzie mieć jak najwięcej. Dobra, chodźcie tutaj. Tyle. Mam misjonarza, mam wilka morskiego, nie mam tamtych. Ale dobra, tak dorzucę, bo czemu nie w sumie. Tak, tutaj mamy 5, tutaj mamy 7. Dobra, to jeszcze jednego tutaj dorzucę. Słuchajcie, w tym momencie już mogę wam otwarcie powiedzieć, starczy tego. Te armie muszą sobie poradzić przez jakiś czas. A ja muszę skupić się na rozwoju... w sumie... innych aspektów. Dobra, przetasowanie. Dobra, błogosławieństwo, zdobądź kartę albo złoto. Szczurnia, zdecydowanie szczurnia. I tak, tutaj jest atak, tutaj też jest atak. Niech będzie z tej strony. Doradca albo 3 domy. Doradca. Co jak co, ale doradca moim zdaniem jest dużo cenniejszy. I okej. 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 Naprawdę ciekawe są rzeczy. Nie, to już było, powiem wam szczerze, pamiętam to, ale... Losowy doradca z innego dowódcy. Jeśli trafi mi się ten od generała, to jesteśmy zwyciężeni. Liczymy tego od generała, mówiąc szczerze. Dobra, tutaj dorzucę pistolciarza. Tutaj pudło, tutaj jeszcze morskiego. I w sumie tak. A misjonarza tu mamy jednego, tam jeszcze nie ma, więc niestety dorzucę. Żeby było porówno mniej więcej. I tak, murek jest... Znaczy jakoś, jaki murek szczurnia. No daleko niestety, dopiero będzie na następnym przytasowaniu. Całe szczęście będziemy mieli dużo częściej przytasowania niż inne klasy. Mam jeszcze częściej natomiast... Też mam częściej przytasowanie, nie oznacza, że będzie nam dużo łatwiej. Okej. Okay. Dorzucę w sumie. No, wiele to nie kosztuje. Teraz tak, doradca za minus 1, plus 2 do aktualnie wystawionych jednostek albo złoto. Nie, z tym razem wezmę to, nie chcę zmniejszać po prostu, wiecie, ataku nikomu. I może pora mało usuwać cokolwiek. Przez komandora, powiem wam szczerze, jestem skłonny nie usuwać niczego, co jest jednostką. Sery mógłbym usunąć mało. Zboże definitywnie, bo ono wymaga 2, daje 60, to tam mamy więcej za jednego. No. I wiecie, też mało jest ten czas, kiedy naprawdę trzeba będzie szykować się na ewentualne zwiększenie ilości zdobywanych tych. No, brakuje mi słów. No, na większą ilość zdobywanych naraz tych, no, kart. Pojemność ręki, tego typu sprawy. Tak, to chyba co? No wam szczerze, że tak naprawdę myślę, co chciałem powiedzieć, bo już pogubiłem, ale... No tak, chyba trafiłem w to, co chciałem nawet mówić. Dobra. Mam tylko fal 9, tak. Miasto jest atakowane. I oczywiście misjonarza. Innego. Dobra, teraz tak, legendarne karty jakieś fajne. Szczurze aromat niespotężny, ale nie. Zdecydowanie ekspansja. Okej, mają tu pistolciarza, nie. Ale dostawię kolejnego tutaj, tak? Bo jednak z tej strony źródło mało łasice. A one są bardzo groźne.
I teraz tak, jeszcze mam czas, to szybko, tak. Domek. Tu. Domek tu. Pudło. Idziecie tam. Aktywujemy to, w sumie, bo czemu by nie. Jednego tutaj dorzucamy, żeby nie było, że tylko tamtą stronę faworyzuje i zobaczymy, co my tu mamy. Jesteś fajnego w ogóle? O, nie. Fajne, ale niestety nie. To jest piękne, ale mogę szczurów. Skorzystam chyba z tej opcji. Dwie karty za jeden. Jeśli dobrze rozumiem. Fajna, kusząca propozycja, ale nie. Będę w takim razie marzenie po prostu. I tyle. I oczywiście jak tylko będzie okazja, będę starał się je zarzucać. W sumie czemu nie. No i niestety pudło. Już nie mogę cię użyć. Dobra, dawaj ta, co ma tam nadejść. Jestem na to gotów. W sumie to już za komandora. Raz na jakiś czas, wiecie, można. Ten komandor akurat ma spore już u mnie bonusy, przez to, że mam dużo różnych jednostek. Buduj dom, błogosławieństwo, złoto, oczywiście, że to. Tak. Szczurnia jest dostępna. Super. Przetasowanie w takim wypadku, tak. Błogosławieństwo. No. Wiecie co? Na komandora nie chciałbym jednak tego na razie rzucać, bo komandor jest tym, co ma być raz na jakiś czas i w krytycznych sytuacjach. Może na nich. Tak, te 11 już warto będzie ich używać dużo bardziej. Chyba wydałem złoto na przetasowanie przypadkiem, ale trudno już się mówi, tak. Pudło, hura, powróciło. Okej, sytuacja wymaga jakiejś większej interwencji. Nie, dorzucimy po prostu ich. Potasujemy. Standardzik po prostu. Tak, ser. Pistoleciarze w sumie. Akurat mam wolnego szczura, co tak? Tutaj zarzucimy, chodźcie. I zaraz będę musiał zacząć już rozstawiać tutaj też pistoleciarze, żeby ewentualne beczki były eliminowane. Nie wiem, od której fali konkretnie, wiecie, one mogą zaczynać przychodzić, ale wiem, że jak już zaczną, to... No nie należą one do zbyt bezpiecznych. Dobra. Z tamtej strony idzie bossu. Jakaś fajna karta? Zdecydowanie biorę. Tutaj jeszcze jest misjonarz? Jest. To w sumie tłumaczy, czemu mam takie tak dużo bonusów. A tutaj nie ma, więc będę musiał go dorzucić, jak tylko się trafi z powrotem. Akurat się trafił, więc no. A czemu nie? Dobra. Latarnia. Oczywiście. Oczywiście. Gdzieś jest jakaś akcja, ja nawet nie mogę zobaczyć, co tak do końca. Ale na bezpieczeństwo zrzucę. Dobra, nie był on potrzebny, powiem szczerze, jak tak patrzę. Dobra. Oceleniec. Jeden los był doradców, kiedy ukończysz misję. Fajnie, ale nie mam misji. Inaczej bym to wziął na pewno. Ekspansja nie. A ulepszanie karty, pudło, co daje, no więcej tego i... A, co ciekawe... Mniej złota będę dostawał, 5 z pudła łącznie, więc nie. Jego nie ma co ulepszać, bo wiecie, co tak w sumie. Już to tego, ale nie widzę, żeby to miało wielki sens. Komandor. No, dobra, może być. Ale szczerze, ich bym wolał. Głównie dlatego, że oni będą moim trzonem po prostu armii ratunkowej później. No, w takich sytuacjach... Mówiąc szczerze, wolę, żeby atakowali jak najprędzej. Dobra, z tej strony nadciąga znowu, więc dostawię tutaj oczywiście jednego na tą stronę. Okej, coś tu jest takiego, co bym chciał postawić. Chyba nie. O, szczurnia. Dobra. Jeśli jest szczurnia, to mogę jednego tam dostawić i jednego tutaj. Cześć, handlarz. Masz coś fajnego? Pieśń okrętowa. Ulecz wszystkie sojuszników o 30, jeśli inne karty nie są zagrane przez następne 5 sekund. Dwie takie karty biorę. Powiem wam szczerze, biorę. Spore ryzyko, owszem, ale... Po
prostu kosztem niewielkich wydatków w złocie i chwilowej przerwy w zagrywaniu kart, no patrzcie, no po prostu leczę moją armię, o ile bym tam musiał tylko wyleczyć. Misjonarze tutaj mają już, czy nie? Dobra, mają misjonarze, to teraz na wszelki wypadek tutaj dostawię, że niech on szykuje tego strzelca. Czyli tam na... tak jak nazywam kiedyś to handgunner, handgunners. I tak samo później tutaj postawimy też jednego, chociaż z tym wszystkim niech on się szykuje. I wierzę, że takie coś może być. Wymogi żołnierzy. A 5 zdobycz. Mhm. Okej, okay, to już było. Mhm. Mhm. 5 zdobyczy, czy więcej zarobku, ale stracę połowę złota, a tutaj plus 2 tylko dla wszystkich aktualnie wystawionych i bunt. Aj, szczerze bym wziął tą opcję, ale mam mało złota, więc dużo co nie zmieni. A co, będę dostawał więcej za wszystko, to może być naprawdę dobre. Okej, okay, stocznia nie. Nie. Złoto mógłbym, ale nie. Usuń kartę zdecydowanie. O, trzeba się pozbywać serów. I tak, mam coś tutaj wartego postawienia? Nie, więc szybko przyspieszymy sobie przytasowanie tym sposobem, jednocześnie dostaniemy pudło. I ile tam do szczurni? Jeszcze prawie minutę. Dobra. Karty powodzi albo minus dwóch mnie szczurów. Karty powodzi. Wiem, że będą mocno mi zapchać rękę i w ogóle, ale no trudno się mówi, muszę to jakoś przeżyć. Dobra. Widać, że ta strona sobie spokojnie radzi. Tutaj trzeba będzie dołożyć trochę wsparcia, ale... nagle też sobie poradzą dosyć dobrze. I tak, gilotyna. No teraz mogę jej użyć akurat tak pięknie. I dobra. Karta, domek, błogosławieństwo. Super, gdybym miał misję, domku nie potrzebuję. Błogosławieństwo zostało. Dobra, co tam mamy? Umocnienie. Okej. Okay. Super karta albo czy zdobądź? Nie, to ulepszamy, nie zdobywamy. I tu nadciąga bossu, więc... co? Więc nic z tym nie zrobię. I w tym mógłbym usunąć karty powodzi, ale... ile wam powiem nie. Błogosławieństwo. Oczywiście muszę zarzucić, tylko... na kogo tym razem? Chyba na nich bym go znowu, albo na coś innego. Ja szczerze na nich, bo kosztem 32. To jest moja podstawowa armia, więc... super. I uwaga, uwaga. No, od razu lepiej. Jest dobrze. Tak, szczurnia. Z nimi to już nie będzie nigdy problemu, jeśli chodzi o koszty. I mogę już powolutku po wodzie, wiecie, usuwać. Tak, jednego tak tutaj. Jedno tak tutaj. Tak. I jest dobrze w sumie. I mówię wam szczerze, to nie jest tak, że ja chcę ich tutaj trzymać, tylko po prostu jestem zdania, że przynajmniej po jednym takim potężniejszym trzeba trzymać tam z tyłu na wypadek, gdyby beczka się pojawiła. Teraz zarzucimy pieśń. Giną mi, więc zdecydowanie pieśń mi będzie potrzebna. I to giną mi dosyć mocno, więc tak, tak. Teraz nie mogę zagrywać kart. Dobra, teraz tutaj, tak. No ja muszę przyznać, ta strona została mocno przetrzebiona, więc... jak tutaj nie mam się czego obawiać, tak na tą stronę będę musiał przygotować ponownie wszystko bardzo dobrze. Więc jedna tylko wszystkim przeciwnikom. Legendarna karta jakaś dobra jest? Tulipan. Szczerze wezmę. Nie jest to może najlepsza karta, ale szybko gdzieś nakręcać, jeśli będę miał wolnych szczurów. Okej, okay, jeszcze misjonariusz tutaj. Tak jak już mówiłem, tak, to tak. Jednego takiego tutaj można też. Pudło, bo tak, w sumie to jest pudło. Naprawa. Nie. Szczerze powiem, nie. Pewnie o co chodzi z tym resetuję odrzucone karty, ale okej. Okay. Czy jest coś wartego uwagi? No, może pudło, ale nie. Ja ci powiem dziękuję bardzo. Dwa place. I to w cenie jednego.
Ja za mało mam złota, nie skorzystam tym razem z twoich ofert. Dobra. I w sumie jak się tylko to skończy, to zarzucamy tym razem tulipana. Ale chwilę, zanim tulipan, to to. I dobrze zrobiłem. Wiedziałem, że beczki się zaczną pojawiać. Nie do końca działa tak, jak bym chciał, ale widzicie, już się opłaciło. Już się opłaciło przygotowywanie na ewentualność ataku beczek. Będziemy ich postawić potem tam więcej, żeby było po dwóch, trzech nawet może. Ale widać, że tak, że takie tutaj połączenie na tylnej linii może nieźle ratować sytuację. Dobra. A teraz nie przejmujcie tym, tak, tak. Coś fajnego tu mamy, o błogosławieństwo, dobra. Oczywiście, że wezmę. Wiem, że powinienem usuwać karty pewnie, ale... Wolę też dojść do sytuacji, w której złoto będzie mi prawie niepotrzebne. Więc tak, oni są już przygotowani. Pieśni okrętowe, okej, tulipan. Wiem, że mógłbym go też niby stanić, ale nie. Powiem wam szczerze, nie. On jest w rozsądnej cenie. Zdecydowanie teraz pora na komandorów. Bo nie będę się okłamywał ani was. Coraz częściej będą dochodzić sytuacje, w których będziemy musieli wzywać komandorów na wsparcie, więc tak. A, tu jest ich dwóch, więc w sumie dwóch też powinno być ich, tak wiecie, dla wyrównania. I dobra, mur tutaj jest nienaruszony, tutaj też trochę wzmocnimy. I okej. Tylko się szczury pojawią, czyli to się skończy, to zarzucamy kolejnego tulipana. Wiecie, tak żeby mieć ciągłość w tulipanach. W sumie tym samym mógłbym niedługo już usunąć pozostałe karty tego typu. Chociaż raczej tego robić nie będę. Dobra. I teraz zdecydowanie potrzebuję tutaj drugiego, więc... poczekałbym jeszcze te paręnaście sekund, aż wiecie, będę miał więcej ładunków. I jak już będę miał więcej ładunków, to od razu dostawię. Zanim coś, to oczywiście jednak muszę najpierw te ładunki dołożyć. Szybciej, 3, 2, 1. Dobra, ładunki są, więc tulipan. Pistolet już tutaj. Tak, na wszelki wypadek to. I niestety, stało się. Stało się. Dobra, zdobądź kartę, usuń kartę. Jeśli nie ma tu jakiegoś czegoś wspaniałego, to nie. O nie. Nie. Nie ma niczego na tyle dobrego, żebym to mógł robić, więc usuwamy. Dalej sery. Potem garncarstwo. Następny nawet nie wiem co, ale coś też. I w sumie, ha, nie jest za dobrze. Dobra, jeden niech idzie tam na bezpieczeństwo, przyspiesza rozwój tego frontu. Jak tylko będzie okazja, to muszę zarzucić szybko komandora. Bo bez komandora to raczej łatwo padnie. Owszem, mam to, wiecie, wsparcie na odległość, jak tam sytuacja. Dobra, jest okej. I teraz tak, tutaj szybko komandor, misjonarz, bo w sumie czemu nie. Pieśń okrętowa. Dobra. Okej, nadciąga bossu, niedobrze. Ale możemy pozbyć się już kolejnego sera, więc jest... Powiedzmy, że w miarę okej. I teraz tak. Żadnych jakichś wymyślnych. Muszę poustawiać dużo armii tej o koszcie 1. Karta slumsów. Wezmę, ale powiem wam szczerze, nie wiem, czy będę jeszcze wykorzystywał na pewno. Tak, on też jest za 1. I tutaj bym znowu poczekał na nich, żeby już nie dostawać tam kolejnego. Ale żeby dostawać właśnie na linię frontu. I w sumie zaraz się skończy tulipan, to zaraz będę mógł zarzucić tego tulipana, wiecie, tak kosztem tych samych ludzi, że tak nazwę. Więc tak, tak. I cóż, za resztę powiedzmy, że zrobię umocnienie murów. Bo widzę, że to umocnienie przy okazji też naprawia mur w pełni, więc to jest naprawdę potężna karta. I w sumie zmniejszenie podatku może być negatywne. Ale no, dużo szybciej bym był wszelkiej maści mieszczury, nie tylko, więc coś za coś. No niestety budynki mi niszczy.
sumie teraz dopiero zauważyłem, dobra, nie, najpierw to, że w sumie to jest już fala graniczna. Zaraz przechodzimy do jaszczurów. Tym samym można z premedytacją powiedzieć, że po tym momencie nie można się przejmować byczkami. Więc linia frontu będzie dużo stabilniejsza. No, to jest wkurzające, powiem wam szczerze, że te wszystkie budynki on tak niszczy losowo. Dobra, nie powinienem tego odbudowywać, tylko raczej powinienem zająć się podbudowaniem armii. Ale zapomniałem, on ma pewnie ataki obszarowe, które mi unicestwują wszystkich naraz, tak po prostu. Szczerze, tutaj już naprawdę nie ogarniam, co się dzieje się tak naprawdę. Czy on tak naprawdę tak długo on przetrwał? Możemy przywódcy zdobyć kartę buntu, 3000 złotych na 10 miszczurów? Nie no. Szczerze, co... Wolę już to, szczerze. Oj, nie jest dobrze. No, linia całkowicie padła. A, cześć, jest ważnego, nie? Nie, szczerze, zignoruję, bo nie ma niczego takiego, co by było jakkolwiek potrzebne. To jest najgorsze. Muszę na tyle szybko działać, żeby jednocześnie napełnić budynki i ogarnąć falę, która mnie zaraz unicestwi przez to, że nie mam jak ogarniać budynków. Mogę mi tutaj przysłać. No niestety, zginęłem przez swoją znowu głupotę i zapomniałem o tym, że się steruje armią, ale... No na swoją obronę naprawdę powiem wam tyle, to co wszystko wina tego, że już dawno nie grałem i zapominam o niektórych rzeczach. No cóż. Niestety znowu porażka. Może przynajmniej jakieś karty odblokujemy? A no, karty czy coś odblokowaliśmy, więc cokolwiek by to było, nie było, mam nadzieję, że będzie tego warte. I doradcy. Powiem wam szczerze, nie żeby coś, ale no nie lubię doradców. Zawsze po prostu czuję, że to jest na zasadzie, że jak są nowi doradcy, to i tak nigdy ich nie trafię i w sumie to tak marnowanie rozwoju. No, ale okej. Okay. Ale wracając jednak, ambasador, jeśli udałoby mi się go zdobyć, super, bo widać, że karty innych dowódców są ulepszone, jak je zdobywam. A znam dużo sposobów fajnych na zdobywanie tych kart, więc no, bym się po prostu tym zajął i by było super. Kleryk, jeden z najlepszych doradców Starego Atropolis, moim zdaniem. Teraz, jak widać, jest ekskluzywny dla niego. Okej, fajnie. I cóż, w sumie nie wiem, co więcej mam powiedzieć. Mam nadzieję, że mu się oczywiście podobało, mimo tej niekoniecznie udanej rozgrywki. I cóż, następna rozgrywka będzie prawdopodobnie przywódcą o nazwie Naukowiec. I albo spróbujemy ponownie tak samo, albo może wyjątkowo podejdę do zera znowu, bo chcę po prostu przejść wszystkim pojedynczo. Potem już nie ma przebacz przerzucać się na dziesiątki na nich, piątki na nich, tak dalej, rozumiecie? Po prostu chcę grać dalej, chcę się rozwijać. Może Retropolis nie będzie tak często kiedyś, ale... Po prostu ja dalej mam wenę do grania, więc dobra, już naprawdę starczy tego mojego gadania. Dziękuję wam bardzo i trzymajcie się. Hej, hej.